Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj trochę nietypowo, bo chcę zachęcić Was do zaopatrzenia się w takie kalendarzyki. I one są u mnie bezpłatnie dostępne. Pierwsza rzecz to jest tutaj z tej strony werset Jana 3, rozdział 16, werset. On mówi tak: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli jednoznacznie widzimy, że słowo to przekonuje tego człowieka, który dostanie taki kalendarzyk, że Bóg go miłuje i że za niego został dany Syn Boży. I każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, nie zginie, ale ma życie wieczne. Czyli, że zbawienie jest nieutracalne i pewne, dlatego że ono jest w Synu, w Panu Jezusie Chrystusie. Z drugiej strony jest temat przewodni w tym roku, czyli pewność. I ta pewność jest oparta na tych faktach, które tu są przedstawione z Ewangelii Jana 5, rozdział 24, werset, z Rzymian 3, 23, z Rzymian 2, 2, z Rzymian 5, 8, z 1 Piotra 1, 21. Pan Jezus mówi: kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Czyli widzimy jednoznacznie tutaj zapewnienie Pana Jezusa, że każdy, kto słucha słów Pana Jezusa i wierzy temu, który posłał Pana Jezusa, czyli Bogu Ojcu, ma już życie wieczne. Czyli wystarczy, że się uwierzy Jezusowi, uwierzy się w Pana Jezusa Chrystusa i zna się Go właśnie wtedy już jako swojego Zbawiciela, który obdarowuje taką osobę życiem wiecznym, czyli nieutracalnym zbawieniem. Nie ma możliwości utracić takiego zbawienia, które jest darowane przez Pana Jezusa Chrystusa na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa dokonanej na krzyżu Golgoty. Jest tutaj bardzo ciekawe zapewnienie: i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Czyli nie stanie taki człowiek, który uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, na sądzie. Czyli można by powiedzieć, że nawet jeśli ktoś chciałby go wrzucić do piekła i skazać za jego grzechy na piekło, to nie będzie jak, bo on nie stanie na sądzie. Nie ma takiej opcji, nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby taki człowiek trafił na rozprawę sądową. A przecież rozprawa sądowa jest konieczna, żeby na sądzie ostatecznym takiego człowieka skazać na karę piekła. Ale nie będzie takiej rozprawy w jego przypadku. I kolejny fragment: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czyli ten fragment przekonuje nas o tym, że wszyscy zgrzeszyli. Nie jest tak, że ci ludzie, którzy są zbawieni, są jacyś lepsi czy jakoś świętsi. Nie, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa największy nawet podlec, największy nawet grzesznik może stać się usprawiedliwionym bezbożnikiem. I taki usprawiedliwiony bezbożnik jest raz na zawsze zbawiony, nieutracalnie zbawiony, bo życie wieczne jest po prostu wieczne właśnie dlatego, że się nigdy nie kończy. I bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czyli widzimy, jest wspomniany sąd Boży. Nie jest to tak, że nie ma sądu Bożego, ale ten cały sąd Boży spadł na Pana Jezusa Chrystusa. W przypadku osoby wierzącej jest to wystarczające zapewnienie, że kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne, bo cały sąd należny grzesznikowi, cały sąd należny mi, spadł na Pana Jezusa i dlatego ja jestem wolny od potępienia, jestem wolny, nawet nie stanę na sądzie. Dalej, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czyli widzimy wyraźnie, że kiedy jeszcze byłem grzesznikiem, kiedy jeszcze byłem daleko od Boga, już wtedy Bóg dał swojego Syna, Chrystusa Jezusa, aby Chrystus Jezus za mnie umarł. Jest to zastępstwo. Pan Jezus zastąpił mnie
na miejscu kary. Uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Czyli ona się, ta moja nadzieja, pewność życia wiecznego nie opiera na mnie, na moich uczynkach, tylko opiera się na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. I tak wygląda ten kalendarzyk właśnie z tej strony, gdzie te wersety są. Taki ładny motylek, który reprezentuje narodzenie na nowo, a z tyłu jest po prostu kalendarzyk, który jest na każdy dzień. Na dole macie Państwo mój adres, czyli kanału, tak? Czyli można powiedzieć, że jest to od razu, jeżeli chcielibyście, żeby inni ludzie mogli do mnie napisać, to też ten kalendarzyk jest takim punktem, który może pomóc zapamiętać ten adres, który jest potrzebny, żeby można się skontaktować w sprawie właśnie otrzymania czy to Nowego Testamentu, czy też jakiejkolwiek innej korespondencji. Ten drugi kalendarz, do którego zachęcam, ma takie miejsca biblijne. Pierwsze miejsce biblijne: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset. Już o tym wersecie mówiliśmy. On tu nas zapewnia, że Bóg miłuje każdego człowieka bez wyjątku i bez różnicy. I swojego Syna jedynego dał za każdego grzesznika, aby każdy, kto w Jezusa wierzy, miał życie wieczne, nie zginął, nie poszedł na potępienie. I to jest bardzo mocny fragment, który jednoznacznie pokazuje, że zbawienie jest darmo z łaski na podstawie wiary Pana Jezusa Chrystusa i że zbawienie jest nieutracalne, nie da się go zarobić i nie da się go stracić. Kolejny fragment ze Słowa Bożego w tym kalendarzu jest takiej postaci. Czyli widzimy, że jest to 2 Koryntian 8:9. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Czyli ten fragment jednoznacznie pokazuje nam, że Pan Jezus Chrystus, który wszystko posiadał, bo jest Panem Panów i Królem Królów, który mieszka w światłości niedostępnej i On od zawsze jest Bogiem, odwiecznym Synem Bożym i nie było momentu, kiedy nie było Syna, bo też nie było momentu, kiedy nie było Ojca. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Kto nie ma Ojca, nie ma Syna. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. I znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaskę może udzielić tylko jedynie Bóg. I Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem i On udziela łaski. Że będąc bogatym, bo jest On tym, który posiada wszystko. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. I On, będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, przyjął postać sługi, stał się podobny grzesznym ludziom, stał się człowiekiem, bo jest powiedziane człowiek, Chrystus, Jezus, więc w pełni człowiekiem, tyle że bez grzechu, bo człowiek plus grzech to my, a Chrystus to po prostu człowiek bez grzechu, czyli człowiek. Bo człowieczeństwo nie zawiera w sobie grzechu. I Pan Jezus Chrystus, będąc bogatym, stał się dla nas ubogim. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. Tak mówi Filipian, 2 rozdział. Abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Czyli kiedy Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty, to wtedy to Jego ubóstwo, czyli to takie maksymalne poniżenie, uczynienie się tak małym jak robak, albo jeszcze mniej, to stało się podstawą tego, żebyśmy mieli wieczne zbawienie. Kolejny fragment jest z marca. Marzec. I tutaj mamy fragment z 1 listu Jana, 3 rozdział, 16 werset.
Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. Czyli jednoznacznie widzimy, że po tym poznaliśmy miłość, że Pan Jezus Chrystus oddał za nas życie swoje. To jest właśnie prawdziwa miłość, że Pan Jezus nie musiał za nas oddawać życia, ale Pan Jezus Chrystus oddał za nas życie. I kolejny fragment jest z kwietnia. Jest tutaj taki ładny, mały niedźwiadek. I jeszcze piękniejszy niż niedźwiadek jest werset biblijny, który jest tutaj z Rzymian, 3 rozdział, 12 werset. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Czyli jest tutaj pokazane, że każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas stał się po prostu tym, który idzie za własnymi pragnieniami, które są grzeszne, i każdy poszedł na swoją drogę. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest nasze gardło. I to jest po prostu katastrofa, jacy jesteśmy. Kolejne miejsce jest z takim ładnym ptakiem na miesiąc maj. I tutaj widzimy, że to jest Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 10 werset. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Czyli widzimy jednoznacznie, jest tutaj werset odwołujący się do tego, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i przyszedł po to, żeby nas ratować, aby tych, którzy zginęli, czyli każdy, kto na własną drogę zboczył, żeby tych ludzi uratować, żeby tych ludzi uratować na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Kolejny miesiąc to jest czerwiec. I w czerwcu mamy z kolei takie ładne miejsce biblijne, które jest z 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 5 i 6 werset. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Czyli mamy jednoznacznie, jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus Chrystus złożył siebie jako okup za wszystkich. Czyli bez różnicy i bez wyjątku każdy jeden ma wolność, aby przyjść do Boga. Bo Bóg już za ciebie złożył okup. Już możesz przyjść i ratować się spośród tego złego i przewrotnego rodu. I jeden jest Bóg, czyli nie ma więcej niż jednego Boga. I tylko jest jedna droga do Boga. Przez Pana Jezusa Chrystusa, który jest pośrednikiem. Jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. I tu jest wyraźnie to, co już wcześniej mówiłem, zasygnalizowane i wskazane. Człowiek Chrystus Jezus. Jezus Chrystus, Chrystus Jezus jest człowiekiem. I Pan Jezus siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Czyli nie jest tak, że ktoś go do tego przymuszał. On sam podjął suwerenną i wolną decyzję. Kolejny miesiąc jest takim żółwikiem, czyli miesiąc lipiec. 1 Jana, 1 rozdział, 7 werset. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli widzimy tutaj jednoznacznie wskazane na to, że Pan Jezus Chrystus, który przelał swoją krew, bo bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, to Pan Jezus Chrystus oczyszcza tych, którzy są zbawieni swoją krwią od wszelkiego grzechu. Nawet jeżeli się zdarzy upadek, to ten upadek jest oczyszczony krwią Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc, jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jego grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe są oczyszczone właśnie tą krwią Pana Jezusa Chrystusa. I też ta krew ma moc oczyszczać od tego, żeby te wszystkie grzechy
po prostu nie pojawiały się później w życiu wierzącego. Kolejne miejsce jest oparte na Słowie Bożym na sierpień. Czyli widzimy, tutaj jest Rzymian 5 rozdział 1 werset. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli jest coś, czego świat nie ma. Świat nie może dać pokoju, tylko Bóg może dać pokój. I podstawą tego pokoju jest to, że Bóg uczynił nas sprawiedliwymi, uznał nas za usprawiedliwionych z wiary. Czyli jeżeli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, to jest usprawiedliwiony z wiary i ma pokój z Bogiem, czyli przestał mieć stan wojny i zaczął mieć stan pokoju. To jest dopiero dostępne po uwierzeniu w Pana Jezusa. Czyli w wyniku tego, że uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, staniesz się w oczach Bożych sprawiedliwy, bo cała sprawiedliwość Chrystusa zostanie Tobie przypisana, a cała grzeszność Twoja została włożona wtedy w 3 godzinach ciemności na Pana Jezusa. On poniósł sąd za Ciebie. I pokój z Bogiem, wtedy Pan Jezus staje się takim jak gdyby dzieckiem pokoju, które powoduje, że jeżeli jest faktycznie zawarty pokój na podstawie tego, że Pan Jezus Chrystus umarł za nas, to mamy pokój, koniec wojny z Bogiem. I Pan nasz Jezus Chrystus. Kolejne miejsce to jest wrzesień. Na wrzesień jest taki śliczny werset. I tutaj widzimy, Pan Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jest to fragment z Ewangelii Jana, 14 rozdział, 6 werset. Wyraźnie jest tu wskazane, że tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus jest drogą do Boga i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca. Nikt nie jest w stanie przyjść do Ojca. Tylko przez Pana Jezusa jest to możliwe. Nie ma innej drogi. Nie znajdziesz jej gdzie indziej. Tylko Jezus umarł za Ciebie, za Twoje grzechy i tylko przez Pana Jezusa możesz dostać się do nieba, możesz dostać się do Boga. Kolejny miesiąc, październik, jest ilustrowany takimi ślicznymi górami. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I tu są podane 4 miejsca biblijne. Rzymian 14, 12 i Marka 1, 15. To 2 miejsca. Czyli są tutaj podane, połączone 2 fragmenty. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Więc jeśli nie przyjmiesz zbawienia, jeśli nie przyjmiesz tego, że Pan Jezus umarł za ciebie na krzyżu Golgoty, jeśli nie uwierzysz Jezusowi Chrystusowi, no więc wtedy zdasz sprawę przed Bogiem z tego, że tego nie uczyniłeś i czeka cię żar ognia, który będzie trawił przeciwników. Natomiast jest to ważne, żeby się upamiętać i wierzyć Ewangelii. Upamiętanie albo uznanie się, albo pokuta, zależy którego przekładu używamy, to jest właśnie uznanie, że ja nie jestem święty. Bóg jest święty, a ja nie jestem święty, czyli nie jestem w stanie nic zrobić z własnych sił, żeby przyjść do Boga, bo Bóg jest święty, a ja nie jestem święty, więc wszystko, co ja robię, nie jest święte, a więc żeby być z Bogiem, musiałbym się stać święty, ale nie jestem. Dlatego jest konieczne, żeby Pan Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i wtedy moja grzeszność jest przypisana Jezusowi Chrystusowi, a świętość Pana Jezusa Chrystusa jest przypisana mi. Albo inaczej, jestem wtedy już ukryty w Chrystusie i jestem tak święty jak Chrystus, bo Bóg patrzy na mnie tak jakby przez Chrystusa. I te 2 wersety właśnie o tym mówią, że mamy się uznać, że jesteśmy grzeszni i tylko w Bogu jest ratunek, a ten ratunek jest przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, przez Pana Jezusa. Listopad, z kolei taki śliczny wodospad, ja jestem
zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To jest Ewangelii Jana 11:52. Jednoznacznie mamy tu wskazane ze słów Pana Jezusa, że Pan Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Skoro uwierzyłeś Pana Jezusa, to masz gwarancję, że razem z Nim będziesz żył, choćbyś i umarł. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Nie masz co się przejmować śmiercią. Natomiast jeśli nie uwierzyłeś, to czeka cię śmierć w jeziorze ognia. Bo pierwszy raz umarłeś już przez upadki i grzechy, w których chodziłeś według modły tego świata, a druga śmierć to jest jezioro ognia i siarki, gdzie człowiek, który tam trafi, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków na zawsze. I ostateczny werset. To jest werset, który mamy na grudzień, a w zasadzie dwa wersety. Rzymian 3:3 i Dzieje Apostolskie 16:31. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Czyli widzimy dwa miejsca ze Słowa Bożego. Pierwsze mówi, no i co z tego, że inni dookoła ciebie nie wierzą? Ty uwierz. Zatem jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony, raz na zawsze zbawiony, bo kto jest zbawiony, ten jest raz na zawsze zbawiony. Tak jak powiedziałem, te dwa typy kalendarzyków są u mnie bezpłatnie dostępne. Zachęcam do tego, żeby się w nie zaopatrzyć. Jak się zaopatrzyć? Proszę na numer telefonu 739-089-088 wysłać informację, na jaki adres mam wysłać te kalendarze. Ile sztuk sobie życzysz tych kalendarzy? Proszę, żebyś nie zamawiał ich za dużo, tak żeby się u ciebie kurzyły. Po prostu jeśli rozdasz tą pierwszą część, którą ci wyślę, zamówisz drugą partię. Nic się nie stanie, jak troszkę później dostaniesz drugą część. Bo jest to po prostu ważne, żeby to się u ciebie nie kurzyło. Są takie osoby, które potrafią dużo kalendarzy rozdać w krótkim czasie. Ja sam taki jestem i sam taki byłem już od 30 lat. I nie było dla mnie problemem, ile pudełek, ile setek, ile tysięcy. Po prostu się rozdawało i się rozdało. Natomiast są też osoby takie, które są bardziej oporne w rozdawaniu i na przykład rozdanie dwóch egzemplarzy stanowi dla nich już dużą barierę. I też trzeba to uszanować i trzeba znać siebie. Jeżeli jesteś taką osobą, która jest w stanie rozdać maksymalnie trzy kalendarze, no to napisz, że chcesz trzy. Jeżeli chcesz pięć, nie ma problemu. Tak jak mówiłem, podstawową wielokrotnością jest 10 kalendarzy takich albo 20-30 takich, może 50 takich, tak? Czyli te się rozdaje od ręki masowo, można je włożyć w ulotkę, a te drugie rozdaje się też oddzielnie. I zachęcam do kontaktu, czyli na ten numer 739-089-088 podaj adres, na jaki można i należy wysłać tą przesyłkę z kalendarzami. Podaj tam dokładnie też, ile chcesz i jakiego typu kalendarzy. I bardzo ważne, jest potrzebne imię, nazwisko osoby odbierającej, ulica, adres z numerem i kod pocztowy i miejscowość i telefon. Formularz, ja korzystam z InPostu. Formularz zawiera też pole na e-mail. To nie jest problem, bo ja najczęściej wpisuję swój e-mail. Jeśli wolisz dostać powiadomienie na twojego e-maila, to wtedy tego e-maila podaj. Telefonu nie przeskoczę, musi być telefon twój, bo jak ja wpisuję swój, to coś tam wyskakuje, błąd w systemie. Nie da się tego przejść. I też jest bardzo ważne, jeśli masz paczkomat,
w swojej okolicy, możesz podać mi, do którego paczkomatu wolisz otrzymać. To jest wtedy być może sprawniej niż czekać na kuriera i się z nim rozmijać. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, zachęcam do zamawiania tych kalendarzy, ale przede wszystkim zachęcam do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi, bo bez uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi idziesz na wieczne zginienie do jeziora ognia i siarki. I teraz jeszcze na zakończenie podaję mój numer telefonu, gdybyś miał pytanie. 739-089-088 739-089-088 albo, jeżeli powiem inaczej ten numer, 739-089-088. Adres stacjonarny, czytaj Biblię, skrytka 31, 63 500, Ostrzeszów. I jeszcze e-mail, czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Zatem dziękuję Państwu za uwagę i z Bogiem.